Witamy Państwa serdecznie w kolejnym, już trzecim odcinku Informatora Agronomicznego. Proszę Państwa, z wielkim smutkiem informujemy, że Tony White, główny udziałowiec naszej firmy, nie żyje. Odszedł w wieku 78 lat. Szanowni Państwo, znaliśmy Tonego osobiście i darzyliśmy go wielkim szacunkiem. Chciałbym nadmienić tylko, iż Tony był prekursorem dzisiejszego modelu agronomii i doradztwa na Wyspach Brytyjskich, gdzie firmę założył ponad 40 lat temu, a my od ponad 15 lat podobny model wdrażamy w polskich warunkach. Będzie nam go bardzo brakowało. Cześć jego pamięci. Proszę Państwa, tak jak Pan doktor powiedział, mały jubileusz, to już trzeci raz spotykamy się z Państwem. Jak Państwo widzą, przepiękna nowa grafika, ale proszę Państwa, wracamy do rzeczywistości. Koronawirus nie odpuszcza i tutaj chcieliśmy Państwu przypomnieć nie tylko o dezynfekcji rąk, nie tylko o odległościach, Panie doktorze, tak? Przypominam Państwu o noszeniu maseczek, no może nie takich, ale Państwo wiedzą, że maseczki to koronawirus, ale tego typu maseczki z filtrami HEPA to aplikacja środków ochrony roślin, a tego jest coraz więcej, prawda, Panie tak doktorze? Jest. Także proszę bardzo o tym pamiętać. Panie doktorze, co dzisiaj dla naszych słuchaczy, klientów mamy do przedstawienia? Proszę Państwa, dzisiaj będziemy mówili o siewach zbóż, ponieważ praktycznie siewy rzepaku się zakończyły. Przechodzimy, a może już niektórzy klienci zaczęli siać jęczmień, może żyto. Także będziemy mówili na pewno o zasiewach zbóż, o nawożeniu podstawowym do glebowym, jak również nawożeniu dolistnym roślin uprawnych na jesieni. Wspomnimy również o regulacji pokroju rzepaku, jak również powiemy kilka zdań o ziemniakach, czyli jak przygotować plantację do zbioru, jak w pierwszej fazie... Znowu o frytkach. Tak, jak w pierwszej fazie postępować w przechowalniach, żeby te ziemniaki przeleżały w dobrej kondycji, w dobrej jakości do wiosny. Powiemy kilka zdań również. Czy będziemy mieli też informacje dla naszych stałych słuchaczy, którzy się dopytują, co z rekordem? Czy przedstawimy relację? Też będziemy o tym mówić. Właśnie chciałem to powiedzieć, ale nie dokończyłem. Także będzie na sportowo. Będzie na sportowo. Proszę Państwa, będziemy też mówili o warzywach, o wirtualnych dniach warzyw, które się odbyły w rejonie Kwidzyna. Powiemy też kilka informacji natomiast wirtualnych dni kukurydzy, bo tak jak mówiliśmy przed chwilą, pandemia nie ustępuje. Zbliżają się, proszę Państwa, dni kukurydzy. Tak jest. Także też powiemy o odmianach, o technologii pewnie. Może nie tak bardzo, ponieważ będzie specjalna relacja, podobnie jak na temat warzyw, podobnie będzie to na temat wirtualnych dni kukurydzy. Pewnie będzie na stały punkt, już trzeci raz, rolnik sprzedaje. Znowu z kosą? No nie wiem, no zobaczymy. Nie chciałbym o tym mówić. No i chyba raczej to wszystko, o czym powiemy, być może o czymś zapomniałem, ale to wyjdzie w trakcie naszej relacji. Panie doktorze, to jest soczek z warzyw? Nie, to jest sok jabłkowy. Czyli coś będzie o sadach? Będzie też, to zostawiłem na deser, ale pytanie jest, to mówię... Czyli tajemnica na razie. Na razie tajemnica, ale może napijmy się, Macieju, tego soku. Dzięki. Jabłkowego i zalecamy Państwu również spożywać soki jabłkowe, wyciskane, nie z koncentratów, produkowane przez naszych świetnych producentów w Polsce, w rejonie Sandomierza, czy też Warki, czy też Łowicza. Zachęcamy do kupowania soków wyciskanych, a nie z koncentratów, ponieważ te są lepsze. Tłoczone. Bardziej naturalne, tłoczone, tak jest, mówię, wyciskane, tłoczone, są lepsze jakościowo. Ale przejdźmy może teraz Czyli już co? Do konkretów. Zaczynamy. Tak jest. Proszę Państwa, troszeczkę popadało, wszyscy się cieszymy. Zapraszamy Państwa do fantastycznej informacji, którą ostatnio, nie wiem czy oglądałeś, lekarz roślin przedstawił, jak ściana deszczu w Tczewie, kiedy wszyscy się chyba cieszymy z tego uwilgocenia. Tak jak powiedziałeś, przed nami siewy zbóż. Na co najbardziej powinni nasi klienci zwrócić uwagę przy siewach, szczególnie przy glebach mozaikowych? Proszę Państwa, oczywiście, zależnie od terminu siewu, wcześniej siejemy rzadziej, później gęściej, gatunku i tak dalej, te wszystkie informacje są w naszym
A w naszej agronomii sukcesu, bądź też u agronomów firmy ProCam, są one ogólnie dostępne. Ale dzisiaj, za chwilę przejdziemy do relacji Pawła Pędziwiatra, jednego z naszych agronomów, kierownika oddziału Sulęcin. Zachodnie Pomorze. Zachodnie Pomorze i Lubuskie, który też jest praktykiem. Wraz z braćmi uprawia sporo hektarów. I Paweł przybliży nam tematykę regulacji siewnika, ponieważ to jest podstawa, wiemy dobrze, właściwa obsada, czyli odpowiednio ustawiony siewnik, dobrana norma wysiewu, warunki siewu odpowiednie w odpowiednim terminie gwarantują nam potem wysokość plonu. Przy nierównomiernej obsadzie nie możemy wyrokować. Tak jest, wysoko, głębokość. Prawda? Ale tak jak powiedziałem, Paweł opowie nam na temat regulacji siewnika. Przechodźmy teraz może do relacji. Zapraszamy. Witam Państwa bardzo serdecznie. Paweł Pędziwiat, firma ProCam. Za nami siewy rzepaku. Jak widzimy, jesteśmy na polu, gdzie siew rzepaku został wykonany tydzień temu. Widzimy bardzo fajne, wyrównane wschody. Ale co przed nami? Przed nami bardzo ważny również czas, a mianowicie siew zbóż. Tak samo jak przy rzepaku, tak samo przy zbożach, bardzo ważne jest precyzyjne ustawienie maszyny. Tak jak tutaj widzimy, mamy akurat wysiew talerzowy nasion. Mamy docisk hydrauliczny akurat w tej maszynie i bardzo ważne, abyśmy te elementy razem ze sobą bardzo dobrze współgrały, żeby ten siew był na odpowiednią głębokość z odpowiednim dociskiem. Na pewno bardzo trudno jest to zrobić na glebach mozaikowatych. Tam, gdzie mamy glebę, na jednym polu mamy glebę mocną, gliniastą i tam, gdzie mamy tak glebę bardzo lekką, piach. Dlatego, że na glebach gliniastych ten zboże będzie nam na odpowiednią głębokość wysiane, natomiast na glebach lekkich, tam gdzie mamy ten piach, możemy bardzo zagłębić te nasionka. Dlatego bardzo ważne, żeby to mniej więcej wypośrodkować, gdyż zbyt głęboko umieszczone nasiona powodują to, że rośliny wytwarzają podwójny węzeł krzewienia. Często bardzo słabo nam się później krzewią, często one zrobią się takie żółte, wymęczone, zanim wyjdą na powierzchnię gleby, a to będzie nam nieodzownym elementem przy stracie tak naprawdę plonu. Dlatego przy tym ważnym dniu, jakim jest siew zbóż, bardzo ważne, abyśmy poświęcili te kilka do kilkudziesięciu minut na bardzo dobre i precyzyjne ustawienie siewnika, bo to będzie nam owocowało właśnie w bardzo dobry plon nasion. Akurat tutaj mamy wysiew talerzowy. Bardzo ważne, aby te talerze nie były zbytnio zużyte, żebyśmy mieli równomierne wschody tych zbóż. Natomiast w siewnikach stopkowych często te redlice są nadmiernie zużyte, nie ma zaostrzenia, brustka jest słabo zrobiona, gdzie jest umieszczane nasiono i wtedy mamy brak podsiąkania. Szczególnie w warunkach suszy jest to bardzo ważne, gdyż możemy nie mieć po prostu kiełkowania nasion. Tak jak powiedziałem wcześniej, docisk hydrauliczny w tym jest akurat w siewniku. Czasami w siewnikach możemy mieć docisk po prostu na sprężyny. Musimy to tak naprawdę dobrać do stanowiska, gdzie siejemy nasze zboża. Proszę Państwa, tak jak pan doktor powiedział, fachowość naszego doradcy zachodniopomorskiego. Proszę Państwa, ja jako lekarz zwrócę uwagę na jeden aspekt. Głębokość siewu. Jeżeli za głęboko, szczególnie na tych mozaikowatych glebach, powoduje dwa węzły krzewienia, tak? I wtedy, proszę Państwa, wydatkowanie bardzo dużo ilości energii, drugi system korzeniowy, słabsza roślina, co ważne, słabsze przezimowanie, a teraz to jest bardzo ważne, bo z tymi zimami to nie wiadomo, jak to jest, przyjdzie w lutym, w marcu niska temperatura i następuje wyprzenie pszenic. Darku, po żniwach zostało bardzo dużo materii organicznej, co z tym? No tak, oczywiście. Wysokie plony ziarna, zwłaszcza im bardziej na północ Polski, tym te plony były wyższe ze względu na przebieg pogody, tym wyższy plon słomy. I trzeba coś z tą słomą zrobić, trzeba ją rozłożyć, zagospodarować. My proponujemy preparat Revital Pro Plus w dawce 1 litra na hektar przed siewem, wymieszać go z glebą, tym bardziej, że jest odpowiednie uwilgotnienie gleby. Tak, tym jego to jest bardzo ważne, proszę Państwa. Skuteczność działania będzie bardzo warunek wysoka. Maciej, ale co ty byś powiedział na temat wpływu Revitala na stan fitosanitarny gleby i w konsekwencji na zdrowotność roślin w późniejszym okresie wegetacji? Dokładnie. Proszę Państwa, no, jako lekarz roślin muszę powiedzieć, że wpływ jest bardzo duży i bardzo dobry. Tak? Rozkład materii organicznej, na której teraz możemy identyfikować wszelkiego rodzaju, proszę Państwa, patogeny.
czy to w rzepakach mamy suchą zniliznę i inne rzeczy, czy w pszenicy plamistości, tak, septoriozy, fuzariozy. To, proszę Państwa, pomału, ale działa, ten preparat bakteryjny działa, zmieniając konsystencję, zmieniając zawartość tej mikrobiologii, czyli czytaj, tworzy jakby zdrowe przedpole dla rośliny. Oczywiście to nie jest tak spektakularne jak przy fungicydach. To jest, proszę Państwa, preparat bakteryjny, który działa powoli, ale bardzo skutecznie. Ale z tego, co Państwo wiedzą i my wiemy, nie jest to jedyna rola Revitala, jeżeli chodzi o rozkład materii organicznej. Tak jest. Revital wpływa nam na rozkład resztek, przyspieszony rozkład resztek pożliwnych, które w konsekwencji są budowane w glebie jako próchnica. A próchnica w glebie to nie tylko zawartość składników pokarmowych, bo to jest ważne, ale też stosujemy nawozy mineralne i pewne kwestie można tutaj mocno uzupełnić, ale też retencja wody w glebie, lepsze zatrzymanie wody i w konsekwencji wyższa odporność na suszę w późniejszym okresie. To, co jest teraz w tych okresach, tych suszy, szczególnie wiosennych, bardzo ważne dla nas, prawda? I bardzo częste w ostatnich latach. Proszę Państwa, przypominam również, że trwa cały czas wielka loteria, gdzie można wygrać samochód Tesla Model 3. Loteria trwa do 30 września i też w tej loterii bierze udział preparat Revital, czyli warto go zakupić. Losowanie głównej nagrody odbędzie się 15 października 2020 roku, czyli już za troszeczkę więcej jak miesiąc. Zachęcamy Państwa do udziału w loterii. Darku, mam jedno pytanie. Czy to prawda, że testowałeś na aerodromie koło Tczewa ten model? Delikatnie, nie za mocno, także fajny samochód, ale testowałem i testuję od lat, stosuję Revital u siebie na polach i zachęcam do zakupu tego produktu, ponieważ jest bardzo skuteczny i bardzo dobry. Proszę Państwa, przejdźmy może do relacji na temat loterii i tej wspomnianej wcześniej Tesli Model 3. Witam klientów firmy Procam i Biogen. I zapraszam Państwa do wzięcia udziału w loterii, w której to do wygrania jest ten oto wspaniały samochód Tesli. Warunkiem wzięcia udziału w loterii jest kupienie w sieci Procam jednego z produktów Biogen, a losowanie tego wspaniałego samochodu odbędzie się jesienią 2020 roku. Życzę Państwu powodzenia. Proszę Państwa, było jakby o podstawie, o fundamencie, jeżeli tak możemy powiedzieć o Revitalu. Panie doktorze, nawożenie pogłówne, rzepak, to chyba nas czeka. Tak, proszę Państwa, wszyscy wiedzą, że podstawowe na ogół przedsiewne, potas, fosfor, znamy te wszystkie ilości składników, że na jedną tonę ziarna, nasion, przepraszam, rzepaku i ekwiwalent słomy, rzepak pobiera 25 kg fosforu i 50 kg potasu, ale jesienią rzepak pobiera również inne makroelementy, takie jak magnez, siarka, azot. Pamiętajmy, że rzepak zależy od rozwoju jesiennego pobiera od 15 do 25 kg siarki w S, nie SO3, pamiętajmy czystej. O tym, czystej siarki, jak również od 40-50 kg, nawet do 120-150 kg azotu. Jeżeli będzie bardzo mocno rozwinięta plantacja rzędu 12 liści, rzędu 60-70 roślin na metrze kwadratowym i skądś te składniki musi pobrać. Pamiętajmy, że były wysokie bądź bardzo wysokie plony zbóż, gdzie ten azot został pobrany z gleby. Czy trzeba go uzupełnić? Pogłównie. Kiedy? Od fazy gdzieś tam 3-4 liści, na pewno coś w NPK-u było wcześniej przed siewem, ponieważ rzepak zaczyna pobierać składniki pokarmowe przez system kolejnościowy od 4 liści. My mamy ciekawą propozycję. Azot siarka. Macieju, to jaki to nawóz? Oczywiście Prosan. Tak jest, Prosan Max, proszę Państwa. A jeżeli Prosan Max, to kto o tym opowie nam najlepiej? Bajkę. Tak. Proszę Państwa, oczywiście doradcy firmy FCA. Przechodzimy teraz do relacji. Dzień dobry, Jarosław Krzysztof, firma FCA. Spotykamy się dzisiaj z Państwem, aby podjąć temat ważnego składnika pokarmowego dla roślin, jakim jest siarka. Rola tego elementu w nawożeniu roślin uprawnych jest niestety mało doceniana, a szkoda. Otóż rośliny regularnie nawożone siarką cechują się znacznie większą odpornością na warunki stresowe środowiska, tak jak choćby choroby grzybowe czy szkodniki. Siarka również pozytywnie wpływa na wielkość i jakość plonu technologicznego. Rośliny, które mają zawartość wystarczającą siarki, cechują się lepszym wykorzystaniem azotu, co przekłada się oczywiście na plon. No i o to chodzi nam w nawożeniu w bilansie ekonomicznym. Pozostaje więc przed nami bardzo ważny wybór, otóż jaki zastosować nawóz. Zaleca się stosowanie siarki bardzo szybko działającej i przyswajalnej w formie SO4.
Dobrze też, żeby nawóz zawierał w swoim składzie, oprócz siarki oczywiście, wapń. Wapń będzie nam neutralizował zakwaszenie. Pamiętajmy o tym, że stosując tego typu nawozy powstaje bardzo duże zakwaszenie w okolicy systemu korzeniowego i przez to aktywność mikrobiologiczna nam spada. Roślina nam znacznie nie wykorzysta makroskładników, no i chcemy tego uniknąć. Mamy takie rozwiązanie ze strony firmy FCA, między innymi właśnie z wapniem i innymi makroskładnikami. Proszę posłuchajcie, Szanowni Państwo, jakie to rozwiązanie. Dzień dobry, Waldemar Bajek. Proszę Państwa, firma FCA Fertilizant zajmuje się produkcją nawozów organicznego pochodzenia. Wspomniana siarka idealnie komponuje się w rozwiązaniu ProSan Max S. Rozwiązanie to pochodzi z melasy boraka cukrowego. ProSan Max S zawiera w swoim składzie azot w formie amonowej, potas w formie siarczanowej, bardzo wysokie stężenie siarki, aż 18% czystej S przeliczeniowej w formie SO4 oraz istotny kompleks kalkowy. Kompleks ten, proszę Państwa, zawiera m.in. wapń, aminokwasy, mikroelementy i cukry i te składowe wpływają pozytywnie na niwelację zakwaszenia wtórnego wprowadzanego przez azot czy też siarkę. Dalej idąc w głąb systemu korzeniowego, proszę Państwa, kalkorium powoduje, że działamy neutralnie względem wszystkich mikroorganizmów, które żyją tutaj w glebie i dzięki temu wykorzystanie wszystkich składowych z produktu jest zdecydowanie na wyższym procencie, przekracza 90%. Jeśli chodzi o konkurencyjne rozwiązania, dzięki temu napomnianemu argumentowi wyprzedzamy ich o znaczny krok i dlatego wciąż jesteśmy na pozycji lidera. Drodzy Państwo, jeśli analizować należałoby dawki siarki w poszczególnych uprawach. Każda z upraw oczywiście, jak wiem, ma inne potrzeby. Analizując rzepak, ProSanu podajemy między 250 a 300 kg wiosną, ale ja bym chciał mimo wszystko zatrzymać się przy tej uprawie jesieni, przy jesieni. Proszę zwrócić uwagę, bardzo długa wegetacja przez kilka lat, jesienna, i często na polach zauważamy braki azotu czy też siarki. W tym idealnym momencie, czyli w okresie września, dawka 100-150 kg ProSanu pięknie się tutaj komponuje. A dlaczego? Proszę zwrócić uwagę, mamy formę amonową azotu. Nie spowoduje ona wybujałości tego łanu, bo tego nie chcemy, ale zabezpieczy w składzie. I siarka w bardzo wysokim stężeniu spowoduje, że ten azot z ProSanu będzie w wyższym procencie wykorzystany, a jeśli chodzi o azot, który daliście Państwo do korzeni, również ta siarka wpłynie pozytywnie na jego wykorzystanie. Odnośnie dawkowania w pozostałych uprawach. W przypadku zbóż i uprawy kukurydzy zalecamy dawkę pomiędzy 150 a 200 kg. W uprawie buraka cukrowego to pomiędzy 200 a 250 kg. Jeśli chodzi o uprawę warzyw i owoców, to pomiędzy 200 a 300 kg. Ale nie zapominajmy o uprawie roślin motylkowych. Te uprawy również wymagają nawożenia siarką, żeby budować maksymalny plon. Zalecamy tam zastosować dawkę pomiędzy 150 a 200 kg na hektar. Szanowni Państwo, nie sposób nie wspomnieć o zaletach jeszcze ProSanu, takich jak higroskopijność. Nawóz się bardzo dobrze rozpuszcza, a dodatkowo jest jeszcze bardzo bezpieczny dla roślin, ponieważ nie powoduje poparzeń. Więcej szczegółów Państwo uzyskacie u doradców firmy ProCam lub w bezpośrednim kontakcie z nami. Na dziś dziękujemy i do zobaczenia. Proszę Państwa, pan doktor przed chwileczką zwrócił uwagę, że roślina, że rzepak poprzez system korzeniowy pobiera dopiero od 4 liści. Panie doktorze, ale wielokrotnie mieliśmy taką sytuację, że rzepak po wschodach stał. Stał, liścienie, pierwsza para liści. Co wtedy? Tak jest i w tym roku może mieć to znaczenie, zwłaszcza przy siewach gdzieś tam około 25-30 sierpnia, gdzie w wielu rejonach naszego kraju w ciągu 2-3 dni przeszły nie opady, ale silne ulewy po 60-80 mm. Ściana deszczu. Tak jest, które mogły zamulić nam te plantacje, one mogą stanąć przez kilka dni, ten wzrost i rozwój będzie zatrzymany. Wtedy w fazie powiedzmy no nie jednego liścia czy dwóch, bo wtedy nie podbierze składniku, ale od trzeciego liścia gdzieś możemy robić na przykład graminicydy, czy też połączone z insektycydami możemy zastosować nawożenie do listny, gdzie wykorzystamy na przykład Prochelat Max, który zawiera też azot, magnez i mikroelementy, kilogram do półtora. Plus do tego możemy dodać nasz świetny nawóz NHCA Delta, 3-4 litry na hektar, który pobudzi nam poprzez pobranie przez liście rozwój też systemu korzeniowego, pobudzi nam do wzrostu i rozwoju rzepak. Być może czasami trzeba będzie wrzucić jeden z naszych biostymulatorów, Improver bądź też Kalkorium.
Proszę Państwa, na plantacjach, które rosną dobrze, równomiernie, nie było zamulenia roślin, nawożenie dolistne przesuwamy później, na okres późniejszy, w październiku, na przykład w połączeniu z drugą dawką graminicydów, czy też ze skracaniem roślin. Najlepiej jak to będzie gdzieś między 10 a 20 październikiem, w zależności od regionu Polski. Wtedy powodujemy zagęszczenie soku komórkowego, stosujemy na przykład Prochelat Max bądź Prolif Max, zawierające pełny kompleks mikroelementów i trochę makroelementów, takie jak magnez, azot, czy też potas w Prolifie Max 4.0. Dodajemy do tego bor w granicach... 1,5 i 2? Nie. Litr do 1,5 wystarczy. Do tego możemy dorzucić Prolif Makro P, fosfor, który też wpływa na rozbudowę systemu korzeniowego. Czysta energia. Około kilograma, kilo 20 i to w zupełności nam wystarczy, tak? No to co, Macieju? To musimy... Jeżeli Prolif Max 4.0, o którym była mowa, to co? To proszę Państwa, trzeba chłopa. Jak Państwo zobaczą, twarz firmy Adob, czyli Krzysztof Zdrojewski, który przygotował dla Państwa bardzo profesjonalny filmik, jest uczestnikiem, nie wiem Darku, czy wiesz, maratonów, a nawet uczestnikiem triatlonów. Tak. Tak jak powiedziałem, jak Ty powiedziałeś właściwie, upakowany ten baniak z mikroelementami waży. A jak Państwo zobaczą, Krzysiek się do tego bardzo dobrze nadaje. Także zapraszam do prezentacji Krzysztof Zdrojewski i Prolif Max 4.0. Ale moc! Witam Was. Tak jak powiedziałeś, na początku była myśl, ale od myśli do realizacji projektu nierzadko droga bywa bardzo długa. I tak jak w przypadku właśnie tego produktu, badania nad nim w laboratoriach Adob trwały prawie rok. W efekcie, podążając za wytycznymi firmy Procam, stworzyliśmy moim zdaniem produkt idealny, jakim jest Prolif Max 4.0. Idea powstania tego produktu narodziła się z chęci stworzenia nawozu doskonałego, wyróżniającego się na tle propozycji nawozowych firm konkurencyjnych w Polsce, jak również w Europie. Jest to produkt bardzo zaawansowany technologicznie. Dzięki najnowocześniejszej metodzie udało się schelatyzować mikroelementy zawarte w produkcie w 100%, a jak wiemy, w produktach konkurencji jest to bardzo rzadkie. Ponadto wzbogacony skład o azot i potas czyni z niego doskonałe narzędzie w momentach stresowych, takich jak susza, czy na przykład przymrozki wiosenne. Dodatkowo, i to jest hit, który wyróżnia ten produkt na tle konkurencji, dodaliśmy do niego kolekcję surfaktantów, czyli substancji naturalnego pochodzenia, które powodują lepszy rozkład cieczy roboczej na liściu, dzięki czemu substancja chemiczna wchłania się dużo szybciej, nawet do kilkudziesięciu minut, co w przypadku mikroelementów nie jest tak proste, jak wiemy. Zabezpieczenie mikroelementów 100% chelatyzacją pozwala praktycznie dowolnie mieszać Prolifa Max 4.0 z innymi makro i mikroelementami, jak również ze środkami ochrony roślin. Co więcej, dodatek surfaktantów zapewnia również efekt lepszego pokrycia liścia wszelkim partnerom dodanym do opryskiwacza. Po 2 latach sprzedaży, jak powiedziałeś, możemy pokusić się o pierwsze podsumowania. I tu rzecz spektakularna. Prolif Max 4.0 zajmuje pierwsze miejsce w Polsce pod względem sprzedaży produktów wyłącznościowych, co w liczbach daje około 1 miliona litrów sprzedaży oraz około 5 tysięcy zadowolonych klientów. To niezaprzeczalnie wielki triumf firmy Procam, czego jej gratuluję i za co ja jako przedstawiciel firmy Adob bardzo dziękuję. Tych rolników, którzy jeszcze nie wypróbowali Prolifa Max 4.0, zachęcam do dołączenia do elitarnego klubu użytkowników tego produktu. Pozdrawiam i życzę jak najlepszych efektów zastosowania Prolifa Max 4.0, jak również innych produktów Adob. A tymczasem biegnę do nowych klientów. Na razie. Panie doktorze, jeżeli chodzi o rzepak, to chyba finiszujemy. Tak. Było o nawożeniu. Wydaje mi się, że teraz powinniśmy powiedzieć troszeczkę o poprawkach herbicydowych, o jednoliściennych, o zbożach w rzepaku oczywiście. No i oczywiście to, co jest bardzo ważne w przygotowaniu do przezimowania, skracanie. Co na to Procam? Proszę Państwa, tak. Wiele plantacji, chciałbym powiedzieć, że nie zostało opryskanych. Z racji tego, że przyszły opady deszczu zaraz po siewie i praktycznie
nasi klienci nie mogli wejść z zabiegami, w skład których wchodził chlomazon, na przykład z dimetachlorem, z Teridoxem, i została im część produktów. Co zrobić? Teridox można wykorzystać powschodowo, ma rejestrację do 4 liści, ale im szybciej go stosujemy, tym lepiej. No nie sam, solo, ponieważ dziurę ma na pewno w przytuli, pewnie trochę w chabrze, i przy późniejszym stosowaniu trzeba uzupełnić pewnie temat na maki, bądź też na fiołka. Świetnym komponentem jest preparat Navigator, gdzie możemy zastosować na przykład dawkę 0,2 Navigatora i 1,5 litra Teridoxu na hektar w fazie liścieni do pierwszych liści chwastów, i tu efekt będzie bardzo dobry. Oczywiście na plantacjach, gdzie zabieg doglebowy był wykonany, na chwasty dwuliścienne, na przykład metazachlor, bantuk z chlomazonem, czy też teridox z chlomazonem, nie zapominajmy o Hurricane Soil, który robi bardzo dobrą robotę też w tym temacie, gdzie poprawia nam skuteczność działania razem z doradcami SDP. Tak. Proszę Państwa, trzeba sprawdzić na przykład na plantacjach, gdzie były grudki, gdzie jest sporo resztek pożniwnych, czy nie trzeba wykonać korekty herbicydowe na chwasty dwuliścienne. I tutaj na przykład w przypadku, jeżeli będziemy mieli chabra, który na ogół po zabiegach doglebowych zawsze zostaje, rumianowate gdzieś, może pojedyncza przytulia, może maki, warto wykorzystać wspomniany wcześniej Navigator w dawce 0,15, 0,2 litra na hektar w fazie 3 do 6 liści rzepaku, i mamy taką plantację czystą i do żniw. Jeżeli chodzi o chwasty jednoliścienne, czyli stosowanie graminicydów, to polecamy Grasera bądź też Agil. Wiadomo, na plantacjach nie zostawiamy tego na pewno mrozowi, który może nie być. Nie zostawiamy mrozowi, którego może nie być. Zboża jare mogą nie przemarzać, tym bardziej, że zboża jare mają szybsze tempo wzrostu i rozwoju, ponieważ mają krótszy okres wegetacji, mogą nam ten rzepak zagłuszyć. Robimy zabieg wtedy, powiedzmy, tam, gdzie były uproszczenia w siewie, gdzie tych resztek pożniwnych jest dużo, gdzie sporo samosiewów wschodzi, nie patrzymy na fazę rozwoju rzepaku. Nie czekamy do pierwszej pary liści, tylko w fazie liścieni stosujemy, jeżeli ktoś tego nie zrobił, ma taką sytuację jeszcze dzisiaj, bo to już może być troszeczkę później w tej chwili. Powiedzmy 0,3 czy 0,4 Agilu, czy też Grasera. Bez względu na fazę rozwoju możemy dodać insektycyd, czy też Deliestop, czy też na przykład połączyć to z Teridoxem, i później, zależnie od sytuacji, poprawiamy jeszcze raz w fazie 3, 4 czy nawet 5 liści, jeżeli pierwsza fala została opanowana, drugą dawką też dzieloną Grasera czy też Agilu, na przykład w połączeniu ze skracaniem roślin rzepaku. Tak? Jeżeli plantacja jest po orce, to na ogół w fazie 4-5 liści łączymy to ze skracaniem. Jedna konkretna dawka. Pamiętajmy, że w celu zwalczenia pszenicy dawka musi być wyższa. Przy dużym zagęszczeniu będzie to 0,6-0,7 litra Agilu czy też Grasera. Przy jęczmieniu dawki będą setkę niższe, żyto, pszenżyto tak samo i tyle. Ale pytajcie o konkretne rozwiązania agronomów firmy ProCam. Jeżeli chodzi o skracanie rzepaku, wiemy dobrze, że jeżeli w pierwszej dekadzie września, do połowy września, w zależności od regionu Polski, na południu pewnie i do 20 września, na północy pewnie do 15, rzepak osiągnie fazę 4 liści, powinniśmy reagować bardzo szybko. Czyli stosujemy najmocniejsze skracacze, na przykład mieszanina karamby z karyksem. Zobaczą Państwo na slajdach, prowadziliśmy takie doświadczenie w roku 2018, gdzie rzepak w Stanowie 31 sierpnia osiągnął fazę 4 liści. Tu widzimy kontrola, ponad 17 cm wysokość liści, 1,5 cm wyniesiony na glebę stożek wzrostu. Po zastosowaniu karamby, karyksu, pomiar był robiony 20 września. Jest to odpowiednio 9 cm i 0,6 stożek wzrostu nad powierzchnią gleby. I gwarancja przezimowania. Tak jest. Druga kombinacja, karamba z buzem ultra, również doskonały efekt, 10 cm i 0,8. Tak, widzimy, zabieg był robiony w 4 liściach, obsada roślin 48 sztuk na metrze kwadratowym, 31 sierpnia, 20 września ocena, i tego samego dnia poprawialiśmy wszystkie kombinacje buzem ultra w dawce 0,25 kg na hektar, ponieważ wegetacja jeszcze trwała bardzo długo i ten zabieg by nie wystarczył. Na plantacjach, tak jak w tym roku, uważam, że po 20 września na północy, pod koniec września, początek października, rzepak będzie w fazie 4 do 6 liści, czyli w idealnej fazie, stosujemy 0,7 litra karamby, bo przecież przy dużej obsadzie, gdzie ona będzie większa jak 50-60 roślin na metrze kwadratowym, pomieszajmy karambę z karyksem po 0,6 litra na hektar, może po 0,5 litra, jeżeli będzie zapowiadane przez dłuższy okres wysokie temperatury, na przykład do końca października, bądź też mieszanina na średnio rosnących karamby, 0,5 litra, 0,2 buza ultra, powinno nam wystarczyć, gdzie zabezpieczymy plantację przed suchą zgnilizną kapustnych, jak również zabezpieczymy rzepak przed nadmiernym
wyrośnięciem przed zimą, co wydatnie poprawi nam przezimowanie. Maciek, opowiedziałem o herbicydach, poprawkach, czy to gramicydach, czy to na kwasy dwuliścienne. Mówiłem o regulacji. A co jeszcze o szkodnikach, bo przecież szkodniki też są bardzo ważne i trzeba z nimi bardzo mocno walczyć na plantacjach rzepaku jesienią. Panie doktorze, nie oszukujmy się. Proszę Państwa, szkodniki są najważniejsze. No czy najważniejsze, ale równie ważne jak wszystkie inne oczywiście, elementy. Oczywiście żartowałem, proszę Państwa, ale mamy do czynienia na dzień dzisiejszy z małą gradacją śmietki kapuścianej, także wystawione nasze żółte naczynia czy pułapki pokarmowo-zapachowe, także jest nalot. Pamiętajmy o Daily Stop, czy tak jak tutaj pan doktor mówił, z herbicydami doglebowymi. Wcześniej, albo przed siewem, najlepszy efekt. Tak, 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 właśnie mówiłem doglebowymi, czyli przed czy już po powinny być zastosowane. Siewie już powinny być zastosowane, jest nalot na naszych kontrolnych placach, uprawach, są znajdowane już jaja tego szkodnika, tej szkodliwej muchówki. Także na pewno tutaj jest problem i na pewno Delia Stop rozwiąże Państwu ten problem, jakim jest śmietka i żerowanie larw śmietki tak, kapuścianej. Tak jak powiedziałem Macieju, powinna być już zastosowana, bo najlepiej przed siewem bądź w fazie liścieni. Oczywiście do 4 liści dopuszczalny jest termin stosowania, ale skuteczność tego produktu spada. Tak. Im szybciej, tym lepiej. Statystycznie spada. No i tutaj tylko jeszcze wspomnę, proszę Państwa, i tutaj specjalnie dla Państwa postarałem się przynieść. Idąc do studia, przechodziłem przez pole rzepaczane. Proszę Państwa, ślimaki bezskorupowe, pomrowy, to stanowi problem. Te osobniki w ciągu 24-48 godzin mogą doprowadzić wschodzącą plantację do gołożerów. Także proszę Państwa, proszę na to zwracać uwagę. Ja myślę, że tutaj wypełniliśmy, jeżeli chodzi o te problemy w rzepaku, panie doktorze. Tak. To co? Przechodzimy teraz, proszę Państwa, do zbóż. Darku, zaczniemy znowu od nawożenia. Czy ty jesteś zwolennikiem pozostawienia słomy na polu, czy sprzedania na przykład do pieczarkarni? Szanowni Państwo, Macieju, ja jestem zwolennikiem pozostawiania słomy. Tak jak wspominaliśmy wcześniej o Revitalu, warto zastosować ten produkt przed siewem zbóż, czy to na ścierń przed uprawą, czy nawet przed siewem wymieszać z siewnikiem. Ważne, by go wymieszać z glebą. Lit na hektar. Po co? Przyspieszy nam obieg materii organicznej, o czym mówiliśmy. Mówiliśmy też o próchnicy, o lepszej retencji wody i tak dalej. Ale co jest istotne? Proszę Państwa, przecież wraz ze słomą wynoszone jest ponad 30% fosforu i azotu razem ze słomą, jeżeli ją wywozimy. Ponad 2/3 potasu i wapnia również jest wynoszone ze słomą. Czyli przy plonie rzędu 8 ton z hektara pszenicy i 7 do 10 ton słomy, bo tyle mniej więcej przy 8 tonach ziarna produkuje pszenica słomy, wynosimy 30 do 40 kg azotu, ponad 30 kg fosforu, jak również 100-120 kg potasu, czy też 15 magnezu, czy 30-35 kg wapnia. Przecież to są ogromne ilości. Zostawmy je na polu, możemy przez to zmniejszyć nawożenie podstawowe nawozami PK, czy też NPK, na przykład Profoska 9, czy Profoska PK. O szczegóły proszę pytać agronomów. Pamiętajmy, że jedna tona ziarna zbóż, nie będę już się teraz odnosić, przężyto, żyto, pszenica, na pewno żyto, przężyto ma silniejszy system korzeniowy, te dawki są trochę mniejsze, pobiera jedna tona ziarna zbóż wraz z ekwiwalentem słomy, pobiera od 10 do 12 kg fosforu. Tak? To na 3 tony już mamy w tej słomie. Tak? Około 20-20 kilku kilogramów potasu, czyli mamy na 5-6 ton w tej słomie, jeżeli ją rozłożymy, zostawimy na polu, a nie wywieziemy. Pobiera również około 20 do 30 kg azotu, w zależności od gatunku roślin, żyto, pszenżyto będzie to 20-22, czy też jęczmień browarny, tak? Natomiast pszenica jakościowa będzie to odpowiednio 25-30 kg azotu na jedną tonę produkowanego ziarna. To jaka jest logika wywożenia tej słomy? Trzeba ją zagospodarować, szybko rozłożyć w glebie, tu rozwiązanie jest Revital, i pozostawić w glebie, zmniejszyć przez to możemy nawożenie. Czyli czysta ekonomika i tak. Do tego biologia, to co mówiliśmy o rozkładzie patogenów, tak, chociażby, no teraz o zbożach, ale też i na rzepaku. I próchnicy, o czym też wspominaliśmy. I higroskopijność, i więcej wody, i susza, i tak dalej, jest. I tak dalej. Oczywiście. Panie doktorze, poradził Pan już naszym klientom, jak zwalczać chwasty w rzepakach, a jaką Pan ma radę, jeżeli chodzi o zwalczanie tych podstawowych chwastów czekających na walce w zbożach? Proszę Państwa,
Na pewno chwasty w pierwszej kolejności winniśmy zwalczać jesienią, wieczmienią, zimę, ponieważ on na ogół jest siany jako pierwszy. Oczywiście w żytach, pszenżytach, które rosną bardzo mocno, wyższe fazy rozwoju osiągają jesienią, jak również we wcześnie sianych pszenicach, we wrześniu, początek października. Wiemy, że jesienie mamy długie i abym nie czekał po prostu na późnych siewach gdzieś po kukurydzy, po burakach sianych w listopadzie, być może nie zdążymy tego zrobić, a na siewach do połowy października herbicydy trzeba robić, tak? Jak podejść do tego? W standardowym zakwaszeniu, gdzie jest miotła złożowa, chwasty dwuliścienne, gdzie nie ma odporności, na przykład na sulfonomoczniki, ten temat jest dosyć prosty, tak? A przy odporności na sulfonomoczniki tym bardziej trzeba stosować zabiegi jesienne. Musimy o tym wiedzieć, że miotła jest odporna. To musimy zabiegi wykonywać jesienią, żeby wyeliminować zwalczanie wiosenne, gdzie gro to są herbicydów jest opartych właśnie na substancjach aktywnych z grupy sulfonylomoczników. I tutaj naszą propozycją jest preparat Reliance 600, tak? SC. W dawce od 0,3 do 0,4 litra na hektar na plantacjach w dobrej kulturze. Odkwaszanych tych mechanicznie tych chwastów dużo nie ma, wystarcza dawka 0,3, na bardziej zakwaszonych pewnie bliżej dawka 0,4. Robimy ten zabieg w fazie szpilkowania do dwóch liści zbóż, żeby miotła nie przeszła fazy dwóch liści, bo wtedy skuteczność spada flufenacetu, jednego ze składników tej mieszaniny. Jeżeli będziemy mieli taką sytuację, że na przykład popada deszcz, miotła będzie w wyższej fazie jak dwa liście, możemy dawkę Reliance'a zmniejszyć do 0,3 litra na hektar, dołożyć 0,8 czy 1 litr chlorotoluronu, na przykład toluroksu. Czyli podsumowując, musimy zarówno patrzeć na pogodę, tak na jest. Temperaturę, na wilgotność, jak i na to, co pojawia się na polu. Tak jest, i na fazę rozwojową. I na fenologię. Chwastów. Głównie mówię tu o miotle. Jeżeli chodzi o chlorotoluron, pamiętajmy, że niektóre odmiany są wrażliwe. Tu zachęcam do kontaktu z agronomami Procam, ale z naszej palety bardziej wrażliwy będzie tutaj odmiana Gustaw, chociaż w dawce 0,8 1 litra nie powinno być tu problemu. Nie ma fitoterapii. Jak również być może ktoś z Państwa uprawia odmianę Norin, którą kilka lat temu sprzedawaliśmy. Ta odmiana też była wrażliwa na chlorotoluron. Dokładnie. Panie doktorze, no, wspomniał Pan, że to jakby użył Pan określenia łatwe chwasty. Oczywiście to nie są takie łatwe, bo miotła to też jest... Tak, w sensie miotła jest też odporna na sulfonomoczniki, dlatego mówię o Reliance, tak. Tym bardziej zabiegi ale tutaj, to glebowe jesienne powinny być stosowane. Dopowiadając to, co Pan powiedział, chciałem Państwu zwrócić uwagę na wyczyńca. W poprzednich wydaniach zwracaliśmy, że wyczyniec to też problem, na co zwracał Państwu podczas wirtualnych Dni Pola, chociażby w Stanowie profesor Adamczewski. Tak. Ten problem pogłębia się od lat. Ale proszę Państwa, ja tyle jakby ze swojej strony, bo tutaj głos oddam naszemu specjaliście, nasz doradca Mateusz Tołoczko, który przedstawi Państwu, jak na dzień dzisiejszy wygląda walka właśnie z wyczyńcem, z tymi odpornościami. Także zapraszamy do wysłuchania relacji. Mateusz Tołoczko. Coraz bardziej dominującym problemem w zwalczaniu wyczyńca polnego na polach naszych klientów jest odporność metaboliczna tego gatunku. O ile jeszcze kilka lat temu mieliśmy do czynienia głównie z odpornością prostą i krzyżową, gdzie wystarczyło zmienić substancję aktywną herbicydu, jej mechanizm działania i mogliśmy się przez kolejne kilka sezonów cieszyć zadowalającym skutkiem użycia innego preparatu. O tyle teraz często mamy na polach uprawnych w Polsce taką sytuację wysokiego poziomu odporności metabolicznej wyczyńca. Prowadzi to do sytuacji, gdzie populacja doskonale radzi sobie z metabolizowaniem różnych substancji aktywnych herbicydów z różnych grup działania, no i wskutek czego ta ochrona herbicydowa na interesującym nas zadowalającym poziomie jest tam w zasadzie niemożliwa jedynie za pomocą zabiegów chemicznych. Należy tam wdrażać jednocześnie metody agrotechniczne, takie jak opóźniony termin siewu, orka rotacyjna, czy też rozszerzenie płodozmiany. Jeśli natomiast mówimy tutaj o właściwym podejściu do ochrony chemicznej, herbicydowej za pomocą dostępnych preparatów, no to przede wszystkim musimy najpierw zdiagnozować w odpowiednim ośrodku naukowym, takim jak na przykład SGGW w Warszawie czy Instytut Ochrony Roślin, w którą stronę ta odporność populacji na naszym polu uprawnym poszła. Możemy mieć taką sytuację, gdzie jednocześnie nawet 10-krotna maksymalna dawka etykietowa danego preparatu nie przyniesie nam zadowalającego efektu zwalczania wyczyńca, gdzie tutaj już tak naprawdę mówimy o tej sytuacji, gdzie ginie roślina uprawna, a wyczyniec dalej może kontynuować wegetację.
a już inna substancja aktywna o innym mechanizmie działania przy tej pełnej dawce etykietowej radzi sobie na zadowalającym nas poziomie. Oczywiście, tak jak wspomniałem, są przypadki, to już coraz częściej obecnie, gdzie tak naprawdę już za późno jest na takie stuprocentowe poleganie wyłącznie na metodzie chemicznej. I ten problem dotyczy głównie krajów Europy Zachodniej, ale i w naszym kraju również takie przypadki coraz częściej spotykamy. Tam, tak jak wspomniałem wcześniej, należy wdrażać te metody agrotechniczne. Dziękujemy Mateuszowi, naprawdę wyczerpująco omówił temat, no ale to była teoria. Panie doktorze, tak jak było powiedziane, tak jak pan dobrze wie, bo pan był autorem tych doświadczeń, założyliśmy kilka doświadczeń na terenie Żuław, szczególnie dwa wyszły bardzo dobrze w depresji koło Nowego Dworu Gdańskiego. Tak by się to ułożyło. Wyczyniec i depresja, prawda? Ale o praktyce, tak? Z tego co wiem, bardzo dobrze wyszedł dodatek Hurricane'a Soila. Jak to w praktyce wyszło? Jak to procentowo pan to postrzega? Jak to może pan naszym widzom opowiedzieć? Proszę państwa, zacznę najpierw od uprawek pożniwnych i przedsiewnych, o czym Mateusz powiedział. Same herbicydy to jest kilka procent, tak? Skuteczności, zwłaszcza jak są odporności. I tu my musimy bardzo patrzeć na substancje aktywne, z jakich grup chemicznych są i rotować nimi. Tak, to samo dotyczy miotu czy innych chwastów, na przykład chabra odpornego na sulfonomośniki i tak dalej. Proszę państwa, orka rotacyjna raz na 3-4 lata wydatnie ogranicza nam populację wyczyńca. Jest to udowodnione w badaniach szkockich czy też brytyjskich, które były prowadzone kilka lat temu. Tak? Ale my też to widzimy w praktyce. Oczywiście uprawki pożniwne, płytka oprawa gleby, jeżeli jest odpowiednia wilgotność gleby, gdzie wyczyniec zejdzie, stosowanie glifosatu też jest ciekawym, fajnym rozwiązaniem. Tak? Natomiast Mateusz mówił też o terminie siewu. Jeżeli jest bardzo dużo wyczyńca na tych polach, powinniśmy nieco termin opóźnić. To pod koniec terminu agrotechnicznego, czy nawet lekko po nim. Przesunąć to oczywiście, jeżeli wjedziemy w pole, bo te pola są na ogół podmokłe. Jeżeli w pewnym momencie nie zasiejemy, to już później możemy tego nie zasiać. Oczywiście z rozsądkiem, tak? Ale jak widzimy na tym slajdzie z doświadczenia w tym roku z wyczyńcem, przeprowadzonego w Marzęcinie koło Nowego Dworu Gdańskiego. Ocena była robiona tutaj 25 maja, czyli podczas skłoszenia pszenicy ozimej, czyli tutaj już było wszystko widoczne. Mamy kilka kombinacji, na przykład bokser z Reliance'em robiony w szpilkowaniu. Pamiętajmy, że było sucho w ubiegłym roku, koło 20 września. Pszenica była wcześniej posiana, zanim zeszła. To po prostu... Czyli ta skuteczność mogła być mniejsza. Mogła być mniejsza, ponieważ wyczyniec po opadach deszczu, gdzieś tam przełomie września, października, a później trochę w październiku, zaczął schodzić falami i zaczął nam przerastać. Tak, ta nierównomierność wschodów. Tak jest. Jak było to prawie 82%, czy 82% skuteczności. Tylko zabieg jesienny, jednoglobowy, bardzo dobrze. Sam Reliance 71%, ale już Reliance tej samej dawce 0,6 rejestrowej, właśnie na wyczyńca, bo na miotło mówiłem, to jest 0,3-0,4 litra na hektar. Z Hurricane'em Soil jest skuteczność bardzo wysoka. To jest kolejne 82%. Ale jak mówię, mieliśmy też kombinacje te same, Boxer z Reliance'em, czy też Reliance z Hurricane'em Soil, robione doglebowo w fazie szpilkowania. Później przyszły deszcze, mówię, ten wyczyniec schodził falami. Zastosowaliśmy w fazie trzech liści wyczyńca na początku listopada Axial. W dawce 1 litra na hektar w obu przypadkach. I tu skuteczność już oceniana 25 maja była na poziomie 94-95%. I Mateusz też wspominał w swoim felietonie, że skuteczność zabiegów wiosennych, bo na ogół robiliśmy doglebowo jesień, na przykład Boxer z Reliance'em, Reliance z Hurricane'em i robiliśmy poprawkę wiosną, czy to Axialem, czy też powiedzmy Aprilią, czy też Nomadem w różnych dawkach odpowiednio dobranych, oczywiście wyższych, jak na wyczyńca przystało. Skuteczność w tym roku tych zabiegów wiosennych nie była najwyższa, ponieważ było przez marzec, w okresie marca, kwietnia do początku maja bardzo sucho i bardzo zimno. Tak, tak były przymrozki, tak jest. Szczególnie i te w zabiegi depresja. Wykonane jesienią, poprawkowe Axialem, który nie boi się temperatury, można zabieg robić w 3 do 5 stopni Celsjusza, żeby przez tydzień takie temperatury było, nie było minusów. To już mamy skuteczność bardzo wysoką, bo są doskonałe adiuwanty w tym produkcie. I skuteczność wynosiła od 94-95%, jak było widać na tym slajdzie, jest to doskonała skuteczność. Tak? To tyle, co chciałbym powiedzieć na temat zwalczania wyczyńca. Stosujmy się do
do agrotechniki, o czym mówił Mateusz, ja też kilka zdań powiedziałem, stosowania przemiennego herbicydów z różnych grup chemicznych, na pewno zabieg doglebowy i być może nalistny jesienią daje doskonałe efekty. Myślę, panie doktorze, że jeżeli się w realu spotkamy na konferencjach czy najnowsze wydanie Agronomii Sukcesu, na pewno przelejemy te wiadomości dla naszych klientów. Tak, być może nawet w Agronomia TV w późniejszym okresie omówimy ten problem jeszcze szerzej, bardziej szeroko. Panie doktorze, było o siewie, było o nawożeniu, było o herbicydach, ale w głównej roli to zawsze są odmiany. A odmiany, z tego co wiem, firmy Procam są najlepsze. Ostatnio rzutem na taśmę mówiliśmy o rekordzie, ale zanim przejdziemy do relacji sportowej z bicia rekordu, może troszeczkę o odmianach, które firma Procam naszym klientom oferuje. Proszę Państwa, mówiliśmy o jęczmieniu, kończy się praktycznie temat. Odmiana Melia prawie wyprzedana, świetna odmiana, znowu doskonałe wyniki w coboru w 2020 roku. Zapytajcie, być może, że jakieś ilości są. Na pewno jeszcze jesteśmy w trakcie siewu wżyta. SU Nastri tutaj jest świetną odmianą, stabilnie wysokoplonującą, zwłaszcza na glebach słabszych, mozaikowatych, gdzie to żyto stanowi w większości przypadków większość zasiewów zbóż. Ale cóż, będziemy mówić tutaj o pszenicy, mówimy. Przecież teraz zaczynamy, bądź zaczniemy zaraz siać pszenicę o zimę. Mamy świetną odmianę Findus. Stabilna od 4 lat. Czy to bardzo wysokie. Zeszłoroczny rekordzista. Tak, zeszłoroczny i nawet w tym roku przez moment był rekordzistą. Czy też odmiana Argument. No cóż tu można powiedzieć, obecny rekordzista. Mamy argumenty. W plonie pszenicy w Polsce. No to jest podstawowy argument. Dlaczego siać Argumenta? O tym mówiliśmy. Oprócz wysokiego plonu, zdrowotność, jeżeli chodzi o grzyby z rodzaju Fusarium, najbardziej odporna odmiana, pokazaliśmy wyniki niemieckie, ale również sprawdziło nam się to w tym roku, gdzie Fusarium, zwłaszcza w centrum i na południu kraju, jest bardzo dużo. Można przez to nasiona nie kiełkują. Była pandemia. Czy spadło bardzo mocno kiełkowanie nasion, bardzo dużo partii nasion kwalifikowanych zostało zdyskwalifikowane. Pamiętajcie o tym Państwo, zróbcie próby, zobaczcie analizy, nie siejcie w ciemno, bo możecie nie trafić z obsadą, ponieważ kiełkowanie im bardziej na południe jest dużo gorsze, tak? Panie doktorze, bardzo często, kiedy spotkaliśmy się w poprzednich wydaniach Agronomii TV, opowiadał Pan ze swadą w taki sposób sportowy. Z tego co wiem, jest już wyłoniony zwycięzca, nie wiem jeszcze jaki, ale jeżeli Pana bym poprosił w takiej konwencji sportowej przekazanie naszym widzom, naszym klientom, jak to z tym biciem rekordu było w tym roku. No tak, ja bym powiedział to tak, jak biliśmy rekordy, to najprościej powiedzieć. Rekordy? Tak jest, 11 sierpień to jest wtorek, bardzo upalny dzień, pamiętam to, ponad 30 stopni w cieniu. Na północy, na południu było pewnie ze 35 w cieniu, a 40 ponad na słońcu. Proszę Państwa, gospodarstwo rolne Bystrze, ubiegłoroczny rekordzista, ta sama odmiana Findus, nasza fajna technologia z prolifem Max 4.0, Venturem, Inputem i tak dalej, bo to będą osobne informacje, będzie fajny filmik na YouTubie. Dali na radę? Ten temat. Dali radę. 700 kg prawie więcej jak rok temu. 11, prawie 2 tony z hektara. Świetny wynik. Czyli są mistrzami? Byli przez moment. Ponieważ ile? Po południu sąsiad w miejscowości Borenty, gospodarstwo braci Lert. Żuławy? Żuławy, też odmiana Findus. Kolejne prawie 400 kg dorzucone po południu tego samego dnia. Czyli są mistrzami? No nie do końca. Nie do minęły końca. Dwa dni i mamy 13 sierpień. I jeszcze większy upał. Czwartek. Proszę Państwa, jak u Hitchcocka wzrasta. Jesteśmy w rejonie Kołobrzegu, gdzie ten czas, połowa sierpnia, kojarzy nam się z upałem i tak było. Pięknymi plażami, kąpielami nadmorskimi, ale w tym upale koledzy biją kolejny rekord. Tym razem odmiana Argument, o czym mówiłem, to są argumenty oprócz Fusarium, zdrowotności, nałamliwość podstawy źba i tak dalej. Świetna odmiana. Czy tam działa nasz doradca Grzesiu Malesiński? Tak jest, Grzesiu Malesiński, którego pozdrawiamy serdecznie. Grzesiu? To jest prawie 11,9 tony. Kolejne 300 kg dorzucamy. To koniec. Nie, jakby nie? było tego mało. Jedziemy w rejon województwa kujawsko-pomorskiego. Do krainy Krajny, tak to się nazywa. Nakło nad Nocietecią, miejscowość Śmielin, odmiana Argument. 12,56 tony z hektara. To jest obecny rekord Polski. Panie doktorze, przepraszam, ale Kraina, a nie Pałuki? Nie, kolego Macieju, poczytaj sobie z geografii, przypomnij sobie. To jest rejon Krajny, tak? Krajna jest rejon nakład nad Notecią. Natomiast powiem Ci jedną rzecz. Tam, gdzie miecze, topory i łuki, tam Polska, tam Pałuki, tak? Żnin to jest ten kierunek, gdzie są Pałuki, w kierunku pod Wągrowiec i te rewiry. Tam nasza koleżanka Kinga Tobolska, stamtąd pochodzi, szefowa jednego z naszych działów, którą również serdecznie
Pozdrawiamy. Ale mistrzami i rekordzistami jesteśmy my i nasi klienci, tak? Tak jest. Nadal firma ProCam i nasi klienci dzierży mistrzostwo, palmę jeżeli chodzi o plon pszenicy, bardzo wysoki podniesiony. Gratulacje. Proszę Państwa, w biznesie, a przecież rolnictwo to też biznes, nie wystarczy dużo wyprodukować. I to dochodowy. Tak jest. Dobrego jakościowo ziarna, bo to widzieliśmy, że potrafimy to zrobić, że to nie są obóz dziewczynek harcerskich, gdzie gramy w warcaby, tylko taka prawdziwa bitwa. Bitwa pod Grunwaldem, zrobiona w produkcji, gdzie rycerze zacięży potykają się, a tymi rycerzami byli nasi partnerzy handlowi, którzy te rekordy bili w ciągu 2 dni. Ale wyprodukowaliśmy dużo dobrego jakościowo ziarna. Co jeszcze nam pozostaje, Macieju? Proszę Państwa, sprzedać. A jak sprzedać, to z kim? Z firmą ProCam. Mateusz Przybylski, proszę Państwa, Dopr, który teraz jest specjalnie dla Państwa w bałtyckim terminalu zbożowym. I muszę Państwu powiedzieć, że z tego co wiem, załatwił mega kontrakt. Dokąd? Do Arabii Saudyjskiej. Mateusz, prosimy o przeładunek. Szanowni Państwo, tym razem witam Państwa bardzo serdecznie z miejsca szczególnie istotnego dla całego rynku zbożowego, mianowicie z bałtyckiego terminalu zbożowego Gdyni. To tu, proszę Państwa, odbywają się największe załadunki zbóż, to stąd wypływają statki do Arabii Saudyjskiej, do Algierii. To tu, proszę Państwa, ustalany jest parytet eksportowy, w stosunku do którego liczone są potem ceny dla Państwa. Proszę Państwa, akurat jesteśmy świadkami załadunku jednego ze statków prawdopodobnie do Arabii Saudyjskiej. Operacja niezwykle trudna przy tak niesprzyjającej aurze pogodowej, przy tak chimerycznej pogodzie, przy ciągłych opadach deszczów. Kapitan jest zmuszony zamykać co chwilę ładownię i wstrzymać załadunek. To niestety determinuje możliwość dostawy do portu towarów i determinuje również płynność tych dostaw. To niestety powoduje, że rozciąga się w czasie odbiór towaru od Państwa. Proszę Państwa, kilka informacji o rynku. Jak Państwo zauważyliście, w ostatnim czasie indeks pszenicy na giełdzie MATIF wzrósł o kilka euro. Jest to bezpośrednie przełożenie tego, co wydarzyło się w Stanach Zjednoczonych. Za oceanem w Chicago na giełdzie giełda dostała wiatru w żagle w wyniku informacji dotyczących eksportu pszenicy amerykańskiej do Chin. Proszę Państwa, dodatkowo słabszy zbiór pszenicy we Francji również utrzymuje ten MATIF na wysokim poziomie, a jednocześnie wpisuje Polskę w scenariusz eksportu do Algierii. W tym momencie trudno nam się konkurować z Łotwą i Litwą, które są o 4 euro tańsze od rynku polskiego, ale za jakiś czas myślę, że Polska będzie się wpisywała ten eksport właśnie pszenicy do Algierii. Proszę Państwa, dzisiejsza cena to 760 zł w porcie, bardzo atrakcyjna oferta. Warto z niej skorzystać. Dostawy do portu we wrześniu. Proszę Państwa, żegnam się z Nabrzeża Polskiego i do usłyszenia wkrótce. Pozdrawiam. Proszę Państwa, jak widzieliśmy, nasz szef działu skupu płodów rolnych, Mateusz skutecznie działa. Mamy statek do Arabii Saudyjskiej przygotowany, zachęcamy do sprzedaży. Macieju, o czym jeszcze chcielibyśmy powiedzieć? No ja myślę, o rzepaku było, o zbożach było, biznes zrobiliśmy z Arabią Saudyjską, no to co, teraz o ziemniakach. A jak ziemniak, to Michał Dąbrowski. Zapraszamy. Witam Państwa serdecznie, Michał Dąbrowski, ProCam Polska. Dziś wyjątkowo, nie z pola, nie z plantacji ziemniaków, a w przechowalni. W tej chwili jeszcze nasze skrzynie palety są puste, ponieważ ziemniaki nie są gotowe do zbioru. Są około 10 do 14 dni po desykacji i robią skórkę. Na przeważającej części kraju wystąpiły bardzo intensywne opady deszczu. W niektórych lokalizacjach w ciągu ostatniego tygodnia spadło ponad 100 litrów wody na metr kwadratowy i przez to ziemniaki są zalane. Po raz kolejny namawiam Państwa do tego, abyście wszystkie zalane miejsca na polach odłączyli od tych plantacji, które będą kopane, czyli na przykład, jeżeli jest taka możliwość, wjechali talerzówką, oddzielili to od miejsca, gdzie kombajn będzie pracował, po to, żeby towar z zalanych miejsc, gdzie nie było dostępu tlenu, gdzie ziemniaki będą najprawdopodobniej gniły, nie wymieszał się z towarem jakościowym tam, gdzie to zalanie nie nastąpiło. Jak teraz przystąpić do zbioru po tak intensywnych opadach deszczu?
Niestety kopiąc na przechowalnię, ziemniaki nie powinny być wyjmowane z mokrej ziemi, ale ciężko jest trafić w odpowiednie warunki atmosferyczne. Na szczęście spadła nam temperatura na zewnątrz, więc ziemniaki robią dobrą skórkę i tam, gdzie mamy możliwość kopania na przechowalnię, gdzie ziemniaki mają już twardą, skorkowaciałą skórę i pola nie są zalane, powinniśmy przystąpić do jak najszybszego kopania. Zaraz po kopaniu, po złożeniu ziemniaków w przechowalni, staramy się jak najszybciej zamknąć komory i przystąpić do osuszania i tak zwanego gojenia ran ziemniaków. Temperatura, jak również wiatry sprzyjają temu zabiegowi. Jeżeli chodzi o ziemniaki frytkowe, chipsowe czy jadalne, które będą przechowywane dłużej, na przykład do maja czy czerwca, bardzo ważne jest właśnie wyrównanie temperatury w pryzmie czy w skrzyniopaletach po to, żeby móc przystąpić do pierwszego gazowania z wykorzystaniem preparatu One for Sight w momencie, w którym nie będziemy mieli już intensywnej wymiany powietrza w przechowalni, gdzie będziemy mogli utrzymać ustabilizowaną temperaturę przez okres minimum 24 godzin po gazowaniu ziemniaków. Myślę, że okres od zasypania przechowalni do umożliwienia gazowania powinien trwać mniej więcej 2-3 tygodnie. Po tym okresie, kiedy zabliźnią się rany na ziemniakach, kiedy temperatura opadnie do optimum dla ziemniaka chipsowego 8-10 stopni Celsjusza, wtedy powinniśmy przystąpić do pierwszego gazowania. To, co jest ważne, przed gazowaniem wietrzymy całą przechowalnię, później zamykamy klapy, przystępujemy do gazowania i po gazowaniu przechowalnia przez minimum 24 godziny musi być szczelnie zamknięta. I to, co jest najważniejsze, wszystkie obiekty przechowalnicze przed przechowywaniem powinny zostać uszczelnione po to, żeby ten gaz nam nie uciekał. W tym odcinku to wszystko. Myślę, że następny nagramy już podczas zbioru. Życzę Państwu udanych zbiorów i przede wszystkim dużych plonów. Proszę Państwa, było o ziemniakach. Jedna uwaga, jako lekarz roślin, Panie doktorze, muszę to powiedzieć. Schodzi ziemniak, proszę Państwa, do magazynów, do przechowywania. Pamiętajmy o ostatnim zabiegu na zarazę ziemniaka. Tak? Michał to bardzo wyraźnie powiedział, ale proszę Państwa, żeby nie było tak, że potem te magazyny się zapadają. Panie doktorze, mówią, że ziemniak to też warzywo, ale tak naprawdę warzywa to marchew, seler, tak? Przenosimy się do Pradoliny Kwidzyńskiej. Co Pan teraz proponuje? Przenosimy się, tak jak powiedziałeś, do Pradoliny Wisły, rejon Kwidzyna, z których kilkukrotnie relacje już były w naszych programach. Przekazuję głos Michałowi Karpińskiemu, ponieważ ze względu na pandemię koronawirusa, podobnie jak Dni Pola, Dni Warzyw nie mogą odbyć się. Nie spotkamy się w realu. No nie, ale na pewno relacja będzie za jakiś czas, niedługi, w Agronomia TV, bądź też w innych naszych programach. Przekazuję głos Michałowi Karpińskiemu. Witam, zapraszam serdecznie Państwa na Kwidzyńskie Dni Warzyw, które w tym roku odbędą się w formie wirtualnej. W naszej relacji zobaczą Państwo technologię firmy ProCam w uprawach cebuli, brokuła, pietruszki oraz kukurydzy. Maciek, no było już prawie wszystko, no ale wrzesień z czym nam się kojarzy? Co jeszcze powinniśmy poruszyć w dzisiejszym programie? Panie doktorze, no nie było o macnicy prosowiance, czyli o kukurydzy. Proszę Państwa, kukurydza pięknie, że tak powiem, stoi w polu, jak rycerze. A ponieważ byliśmy na historycznych miejscowościach w Krajnie, na Pałukach, a teraz proszę Państwa do Głębokiego, czyli na Lednicę. I proszę Państwa, centralne dni kukurydzy, moc, jeżeli chodzi o odmiany kukurydzy ProCam. I zapraszamy Państwa, jak powiedziałem, na centralne dni kukurydzy, dyrektor Nowiński, gospodarz, i panowie kujawscy, właściciele gospodarstwa. Także przekazuję głos do Głębokiego. Zapraszamy. Dzień dobry. Witają Państwa pan Aleksander Kujawski i Bartosz Nowiński. Jesteśmy w gospodarstwie państwa Kujawskich, Głębokim koło Gniezna. To właśnie tutaj przez ostatnie 9 lat organizowaliśmy centralne dni kukurydzy firmy ProCam. Niestety w tym roku czas pandemii wykluczył nam organizację dni w tradycyjnej formie. Dlatego postanowiliśmy nagrać dla Państwa najciekawsze rzeczy i pokazać w najnowszym odcinku Agronomia TV. Zapraszam Państwa do oglądania wirtualnych Dni Pola, gdzie pokażemy przegląd odmian proponowanych przez firmy ProCam. Również opowiemy o technologii, o uprawie, także o ochronie tej chemicznej, ale także i biologicznej przeciwko macnicy prosowiance. Także powiemy najciekawsze informacje odnośnie skupu, cen na kukurydzę i wiele innych bardzo ciekawych rzeczy. Serdecznie zapraszam i do zobaczenia.
Panie doktorze, czyli mamy tutaj dla naszych klientów, dla nas zaproszenie na Dni Warzyw. To niestety wirtualne. Dni Kukurydzy, wirtualne. Czego nam będzie brakowało? Biesiady wielkopolskiej. Czy pan pamięta te biesiady w Głębokim? Pamiętam, tak mogę powiedzieć. Te biesiady krzyżackie w Stanowie? Pamiętam. To były piękne czasy. Mam nadzieję, że wrócą w przyszłym sezonie. Dokładnie. Proszę Państwa, ponieważ w tym klimacie historycznym się obracaliśmy, pan doktor wykazał się fantastyczną pamięcią, ten wiersz o pałukach, to bardzo, bardzo mnie się spodobał. Ale chciałem Państwu powiedzieć, że na koniec nie będzie tak wesoło, bo w dalszym ciągu Państwo wiedzą i pamiętają, że jesteśmy w dobie koronawirusa. Ale proszę Państwa, to co zdarzyło się na Dolnym Śląsku... I dotyka również południowej Wielkopolski w tej dokładnie, chwili. Dokładnie, dokładnie. A historycznie rzecz biorąc, proszę Państwa, to było tak. Był taki król, bardzo, bardzo dawno, ale był, Popiel. I wszyscy czytaliśmy legendę, że króla Popiela zjadły... Myszy, czyli gryzonie. Jak a jak myszy, gryzonie, to gryzonie? To? Damian Góra, Damian Góra, z Dolnego Śląska. Z Dolnego Śląska. Witam Państwa bardzo serdecznie. Za nami 8 miesięcy roku 2020, który na pewno dla wielu z nas pozostanie na długo w pamięci. W podręcznikach pisać będą o COVID-19 oraz o początkach zmian ustrojowych na Białorusi. Jak ten rok zapamiętają rolnicy? No niestety, nad dużą częścią naszego kraju zawisły ciemne chmury. I wcale nie mówię tutaj o tych deszczowych. Dolny i Górny Śląsk oraz Opolszczyzna to te województwa, które mają największy problem z gryzoniami. Niestety, uproszczenia w uprawie oraz duża ilość resztek pożniwnych mają niewątpliwie ogromny wpływ na szybki przyrost populacji gryzoni. Niejednokrotnie w takich gospodarstwach zaobserwowano spadek plonu nawet o 40-50%. Na chwilę obecną, oprócz głębokiej uprawy pługiem lub np. bronami talerzowymi, pozostaje nam wykładanie rodentycydów. Dlatego już dziś uczulam Państwa na problem z gryzoniami i zachęcam do częstej lustracji świeżo zasianych rzepaków, szczególnie tam, gdzie sąsiad nie zdążył jeszcze uprawić swojej ziemi. Przecież nikt z nas nie chce przesiewać dopiero co obsianych pól. A rok 2020 ma jeszcze 4 miesiące. Bądźcie czujni. Pozdrawiam. Proszę Państwa, nasz program niestety już dobiega końca. Proszę nie płakać. Mieliśmy rozwijać temat soku jabłkowego. Panie doktorze, czy mógłby pan? Tak, oczywiście, naleję, ale ten temat omówimy szerzej w następnej relacji naszej, która będzie niebawem, pod koniec września. Zapraszamy do oglądania. Natomiast dzisiaj już ze studia w Gdańsku żegnają się z Państwem Dariusz Wyszling, Maciej Bromirski, wasz lekarz roślin. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Wasze zdrowie.